Dni modlitw o jedność chrześcijan w regionie łódzkim w 2022 roku zostały zorganizowane przez Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Komisję do Spraw Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Trwają od 16 stycznia. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Bełchatowie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. Ostatnie odbędzie się w poniedziałek 31 stycznia w Zgierzu, w Kościele Rzymskokatolickim pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady. W tych dniach spotykaliśmy się i spotykamy w Bełchatowie, Łodzi, Pabianicach, Zelowie i Zgierzu. W ich ramach miały też miejsce dni judaizmu w Kościele Rzymskokatolickim. Hasłem tych dni są słowa pochodzące z listu świętego Pawła do Galatów. Jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie prawo Chrystusa. Teksty biblijne, które towarzyszą nam, a właściwie to my staramy się podczas spotkań z modlitwą o jedność chrześcijan wsłuchiwać się w Słowo Boże, prowadzą nas w tym roku do dzisiejszego nabożeństwa Mandatum w Bazylice Archikatedralnej. Przygotowaniem do niego było także sympozjum ekumeniczne, które miało miejsce 18 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym. W jego drugiej części, noszącej tytuł Jezus obmywa swoim uczniom nogi, mogliśmy wysłuchać kilku refleksji wokół fragmentu Ewangelii według świętego Jana z 13 rozdziału. Serdecznie witamy wszystkich, którzy przybyli dzisiejszego wieczoru do łódzkiej katedry na to nabożeństwo. Witam księży biskupów, biskupa Jana Cieślara, diecezji warszawskiej, kościoła ewangelicko-augsburskiego, biskupa Marka Izdebskiego, superintendenta generalnego kościoła ewangelicko-reformowanego Rzeczpospolitej Polskiej. Naszemu nabożeństwu przewodniczy ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Obecny jest także biskup Ireneusz Pękalski. W osobie księdza Semko Korozy z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego witam wszystkich duchownych z kościołów należących do oddziału regionu łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Witamy wszystkich duchownych z Kościoła Rzymskokatolickiego, także kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego na czele z księdzem rektorem, wszystkich duchownych z innych kościołów czy wspólnot chrześcijańskich. Dziękujemy bardzo za obecność i za służbę śpiewu z Holi Gregoriańskiej Studium Muzyki Kościelnej. Dziękujemy za obecność w służbie liturgicznej ołtarza. Dziękujemy za obecność wszystkim wiernym z różnych kościołów chrześcijańskich, wspólnot. Zapraszamy do słuchania Słowa Bożego i wspólnej modlitwy o jedność między chrześcijanami.